Zapraszam Cię do medytacji głębokiej relaksacji. Odważ się odpoczywać. Zacznij od znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pozycji, leżącej bądź siedzącej. I zadbaj, zatroszcz się o to, aby w tej pozycji było Ci możliwie jak najwygodniej, jak najbezpieczniej. Być może potrzebujesz poduszki pod głowę lub poduszki pod kolana, by zadbać o swoje lędźwia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz się przykryć kocem, zrób to teraz. I kiedy poczujesz gotowość, zamknij oczy. Za moment przeniesiemy się do strefy odpoczynku i regeneracji. Do miejsca, w którym bezpiecznie możesz zostawić wszystkie zadania, listy do zrobienia i przez chwilę, przez moment poczuć, jak Twój układ nerwowy się uspokaja. Zamknij oczy i weź 3 głębokie wdechy i wydechy. Z każdym wdechem pozwól sobie poczuć ciało, a puścić myśli. Z każdym wdechem pozwól sobie poczuć spokój, a puścić potrzebę realizacji jakichkolwiek celów czy zadań. Z każdym wdechem pozwól sobie na to, by poszerzać przestrzeń na odpoczynek, a puszczać potrzebę kontroli i działania. I kiedy zakończysz cykl 3 wdechów i wydechów, przenieś się do miejsca, bezpiecznego miejsca, w którym lubisz, potrafisz odpoczywać. Nie ma znaczenia, czy jest to miejsce prawdziwe, istniejące, czy fikcyjne. Przenieś się teraz do tego miejsca i przekieruj całą swoją uwagę na obserwację wszystkimi zmysłami tego miejsca, tej przestrzeni, w której się teraz znajdujesz. Zacznij od zmysłu wizualnego, wzrokowego. Zobacz, co Cię teraz otacza w tym miejscu. Zwróć uwagę na wszystkie elementy, duże i małe, na kolory, na struktury. A następnie przenieś swoją uwagę na zmysł dźwięku. Zauważ każdy jeden dźwięk, który pojawia się dookoła Ciebie. I sprawdź, jak się czujesz, kiedy słyszysz te dźwięki. Przenieś teraz, proszę, swoją uwagę na zmysł dotyku. Sprawdź temperaturę, otoczenia, w którym jesteś. Sprawdź być może temperaturę czy strukturę przedmiotów, które znajdują się wokół Ciebie. Wyobraź sobie, że dotykasz otoczenia, które znajduje się wokół Ciebie. Sprawdź też, czy znajduje się w Twoim otoczeniu coś, czego możesz posmakować. I jeśli tak jest, skup się na moment na swoim zmyśle smaku.
Następnie przenieś swoją uwagę na zmysł węchu i dostrzeż, czy znajdują się wokół ciebie jakieś zapachy, na które możesz przekierować swoją uwagę. Jeśli takie się znajdują, zobacz, jakie emocje, a może wspomnienia wywołują w tobie te zapachy. Przenieś teraz swoją uwagę na oddech. I zobacz, czy oddech swobodnie płynie przez twoje ciało. Za moment zacznę wymieniać części twojego ciała, a ty podążaj uwagą za tymi częściami ciała i sprawdź, jak się czujesz w konkretnym miejscu swojego ciała. Przenieś uwagę na swój czubek głowy, czoło, nos, usta, całą twarz, szyję, barki, łopatki, przód klatki piersiowej i tył klatki piersiowej, brzuch, lędźwia, podbrzusze i pośladki, ramiona, przedramiona i dłonie. Uda z przodu i z tyłu. Przód łydek i przód stóp. Tył łydek i pięty. Stopy. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie czujesz komfort w ciele? Którą część ciała czujesz w sposób komfortowy i przyjemny. Spróbuj też odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej części ciała czujesz dyskomfort. Jeśli udało ci się znaleźć taką część ciała, to zrób świadome 3 wdechy i 3 wydechy, skupiając uwagę właśnie na tej części ciała. Oddychaj w punkt i miejsce, gdzie czujesz dyskomfort i razem z wdechem i wydechem spróbuj rozpuścić ten dyskomfort i napięcie w tej części ciała. I kiedy skończysz, spróbuj zlokalizować jeszcze jeden punkt, w którym czujesz napięcie, dyskomfort. Być może będzie to nieoczywiste miejsce, być może będzie to szczęka, być może będzie to odcinek pleców, a może zmęczone stopy. I zrób 3 wdechy i 3 wydechy, rozpuszczając napięcie i dyskomfort w tym miejscu. I możesz powtarzać sobie teraz: moje ciało odpoczywa. Moje ciało się regeneruje. Moje ciało nabiera siły. I jeśli skończyłaś już 3 serie wdechów do tego miejsca,
Wróć uwagą z powrotem do całego ciała i pozwól sobie teraz na doświadczenie dwóch przeciwstawnych jakości. Poproszę Cię za moment, abyś na dosłownie 2-3 sekundy napięła konkretne części swojego ciała, napiął najmocniej, jak to możliwe, mięśnie w tej części ciała na dosłownie moment, intensywny moment, a następnie puścił napięcie. I zaczniemy od dłoni. Napnij proszę maksymalnie mięśnie dłoni, prawej, lewej dłoni. Napnij je teraz i trzymaj przez sekundę, 2-3. Nie puść. Rozluźnij mięśnie dłoni. Powtórzmy to samo doświadczenie w mięśniach pośladków. Napnij proszę najbardziej intensywnie, jak potrafisz, mięśnie pośladków i trzymaj przez 2-3 sekundy i puść. Powtórzymy to samo ćwiczenie z mięśniami ud. Spróbuj napiąć maksymalnie mięśnie swoich ud, nóg. I trzymaj przez 2-3 sekundy napięcie. I puść. I zobacz, jak teraz czuje się Twoje ciało. Odpoczynek jest jakością puszczania, relaksowania po intensywnym okresie napięcia. Twoje ciało, twój umysł działa najsprawniej wtedy, kiedy naprzemiennie napinasz, skupiasz i puszczasz. Ta medytacja pozwala ci nauczyć się obu jakości i łączenia ich ze sobą, kiedy tego potrzebujesz. Jeśli masz taką ochotę, możesz położyć teraz rękę na swoim sercu. Poczuj wdzięczność za ten moment zatrzymania, za tę chwilę na relaks i odpoczynek, która nie zawsze przychodzi z łatwością. Pozwól sobie poczuć wdzięczność za to, że dałaś sobie chwilę na to, by przestać działać, a zacząć odpoczywać. Za moment ta medytacja dobiegnie końca, a ja zapraszam Cię już teraz na kolejny dzień praktyki oddechowej. Jutro o godzinie 6:30. Kiedy będziesz czuła gotowość, możesz zacząć ruszać palcami u dłoni, u stóp i w swoim tempie otworzyć oczy. Gratuluję Ci odwagi do odpoczywania.